Dzisiaj pogadamy trochę o nowych lampach od firmy Aputure. Mam tutaj na myśli nowe modele Amaran. Wydaje mi się, że jest kilka bardzo dobrych powodów, żeby w taką lampę zainwestować, ewentualnie w lampy, jeżeli macie taką możliwość, ale więcej informacji przekażę Wam zaraz. I żeby nie przedłużać, zaczynamy. Lampy na polskim rynku pojawiły się jakiś tydzień temu, może dwa tygodnie temu i zainteresowanie jest na tyle duże, że w wielu sklepach niestety, ale występują już braki. Na kolejną dostawę trzeba będzie poczekać kilka dobrych tygodni. Przyznaję, że ja na swój model polowałem jakieś dobre kilka godzin, ale na szczęście się udało. Znalazłem ostatnią sztukę w sklepie Robimy TV i tutaj wielkie dzięki dla obsługi, ponieważ lampa została dla mnie odłożona. W piątek po południu została wysłana i na poniedziałek po południu miałem tą lampę u siebie, więc jeszcze raz wielkie dzięki za super obsługę i za mega szybką wysyłkę. Wracając do głównego tematu, firma Aputure wypuściła w sumie cztery nowe modele. Mamy tutaj dwa modele 100-watowe oraz dwa modele 200-watowe. Różnica między tymi modelami jest taka, że te modele z oznaczeniem z literką D, jest to skrót od Daylight, generują światło o temperaturze barwowej 5600 kelwinów. Natomiast te lampy z oznaczeniem z literką X generują światło o zmiennej temperaturze barwowej. Mój wybór padł oczywiście na model 100X. W kartonie oprócz wyżej wspomnianej lampy dostajecie kabel wraz z zasilaczem sieciowym oraz do tego jeszcze macie czaszę. I na tym się kończy. I tutaj muszę przyznać, że czuję jakiś taki delikatny niedosyt, ponieważ miałem jakąś taką cichą nadzieję, że w tym kartonie znajdę również pokrowiec na tą lampę, a wiadomo, że firma Aputure robi bardzo fajne pokrowce na swoje produkty. Oraz miałem jakąś taką cichą nadzieję na jakiś mini pilot do sterowania tą lampą. Ale z drugiej strony rozumiem ten zabieg, ponieważ ta lampa jest skierowana bardziej do początkujących twórców i jest to tak naprawdę wersja bardziej budżetowa. Lampa jest niewielkich rozmiarów oraz jest dosyć lekka, co z kolei sprawia, że spokojnie można ją wrzucić do każdego plecaka ze sprzętem albo załóżmy do jakiejś walizki albo torby. Wykonane jest w całkiem solidny sposób, chociaż sprawia wrażenie takiej plastikowej, ale to są tylko i wyłącznie pozory. Warto tutaj również wspomnieć o systemie wentylacji, który jest naprawdę ultra cichy i muszę przyznać, że tej lampy w ogóle nie słychać jak pracuje, a muszę przyznać, że jest już ona włączona od dobrych 2 albo 3 godzin, więc tutaj za to bardzo duży plus. Zresztą posłuchajcie sami. Dla porównania, jakiś miesiąc temu kupiłem lampę od firmy Fomei, która była trochę droższa, a przy okazji była dużo głośniejsza. I muszę przyznać, że tą lampę od firmy Fomei było słychać w całym mieszkaniu i odpowiadając na pytanie, tak, zwróciłem ją, ale posłuchajcie sami, jak ona pracowała. Więc jak widzicie, ten pojedynek firma Aputure wygrywa. Teraz pogadajmy o samym sterowaniu lampą, o samej obsłudze tej lampy, ponieważ tutaj wszystko może odbywać się na dwa różne sposoby. Pierwszy, bardziej klasyczny i standardowy sposób to oczywiście sterowanie lampą przy pomocy panelu, który znajduje się na tyłach naszej lampy i tutaj jak zobaczycie macie ekran, który będzie Was informował o podstawowych parametrach. Do tego macie dwa pokrętła oraz włącznik. Jedno pokrętło będzie odpowiedzialne za regulację mocy, drugie pokrętło będzie odpowiedzialne za regulację temperatury. Ewentualnie z pokrętłami możecie zrobić jeszcze tak, że załóżmy wciśniecie jedno pokrętło i podbijecie moc o 10% albo o 20%. I tak samo jest z drugim pokrętłem. Wciśniecie raz i temperatura podskakuje z automatu o 100 stopni. Więc jak widzicie, tutaj jest wszystko naprawdę bardzo proste, szybkie i przyjemne. Drugim ciekawszym oraz bardziej rozbudowanym patentem jest obsługa tej lampy poprzez dedykowaną aplikację Sidus Link. I tutaj mam jedną uwagę, mianowicie chodzi mi o to, że w App Store ta aplikacja jest dostępna w dwóch różnych wersjach i jest jedna wersja, która jest bezpłatna i ona jest dedykowana dla iPhone'ów oraz mamy drugą wersję, która jest płatna, która kosztuje prawie 50 zł i jest ona dostępna na iPady. Jest to wersja podobno HD. Ale ta bezpłatna wersja również działa na iPadach, tylko niestety ona zajmuje połowę ekranu. Załóżmy, że aplikację mamy już ściągniętą, lampę jest połączona z naszym telefonem albo z naszym iPadem i możemy zabrać się za samo sterowanie. Oprócz standardowych funkcji typu włącz lampę, wyłącz lampę, zmiana temperatury, zmiana natężenia, możecie jeszcze tworzyć w aplikacji własne presety. Jak dla mnie jest to genialne rozwiązanie, ponieważ załóżmy, że jesteście w większym pomieszczeniu, nagrywacie coś w kilku różnych miejscach i będziecie wracać z punktu A do punktu B do punktu C. Aplikacja ułatwi Wam cały proces, ponieważ zapisujecie swoje własne presety, swoje własne preferencje i wiecie, jak kolejny raz będziecie musieli przesunąć tą lampę, wybieracie tylko odpowiedni preset, więc wydaje mi się, że jest to całkiem przydatne i na pewno dzięki tej aplikacji zaoszczędzicie kupę czasu. Z poziomu aplikacji będziecie również mogli odpalić kilka efektów specjalnych powiązanych z tą lampą. Już mówię, co mam na myśli. Załóżmy, że nasza lampa ma imitować światło pochodzące z rozpalonego kominka. Nic bardziej prostego, wybieracie odpowiedni preset w telefonie, wciskacie, zrobione. Załóżmy, że światło ma imitować efekt burzy z piorunami. Wybierać odpowiedni preset, zrobione. Tak samo będzie, załóżmy, jeżeli chcemy uzyskać efekt fajerwerków. Wybieracie preset, zrobione.
Więc jak widzicie, firma Aperture daje naprawdę wiele różnych możliwości i tą lampę można wykorzystać na masę różnych sposobów. Jeżeli nie chcecie nagrywać tutoriali albo vlogów, a chcielibyście nagrać jakiś film krótkometrażowy, taka lampa zaoszczędzi Wam kupę czasu, zaoszczędzi Wam kupę kasy i uzyskacie naprawdę niesamowite rezultaty. Jak widzicie, aplikacja jest w dosyć konkretny sposób rozbudowana i daje naprawdę wiele różnych możliwości. Możemy sterować lampą, możemy tworzyć własne presety, możemy sobie ustawiać różne efekty specjalne i tych opcji jest zdecydowanie więcej i tutaj muszę przyznać, że jeszcze nie wszystkie opcje odkryłem, ale zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Podsumowując, uważam, że nowe modele od firmy Aperture są genialne. Bardzo podoba mi się cena, która jest całkiem przyzwoita i wydaje mi się, że wreszcie wielu początkujących twórców, w tym ja, ma dostęp do firmy Aperture. Nie oszukujmy się, ale do tej pory było tak, że wiele z tych lamp było poza naszym zasięgiem, ponieważ te ceny były zaporowe. Kolejny dobry powód jest taki, że wielu topowych twórców, załóżmy Peter McKinnon, właśnie korzysta tylko i wyłącznie z produktów od firmy Aperture. Odwzorowanie kolorów jest na najwyższym poziomie, zresztą możecie porównać sobie ten film do jakiegoś mojego wcześniejszego filmu, gdzie korzystam z lampy od firmy Quadralight. Zobaczycie, że różnica jest naprawdę ogromna. Wydaje mi się również, że ta lampa da naprawdę wiele różnych możliwości i nieważne, czy jesteś osobą początkującą, czy już masz całkiem rozbudowany kanał, czy jesteś topowym twórcą. Tak naprawdę każda osoba znajdzie kilka zastosowań dla tej lampy i naprawdę wydaje mi się, że większość osób będzie mega usatysfakcjonowana. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania odnośnie tej lampy, albo jeżeli w ogóle macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało, postaram się na wszystko odpowiedzieć i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, cześć!